Witam, z tej strony Rafhard i to jest pierwsza licytacja, wyprzedaż garażowa. Słuchajcie, zasady. Widzicie tutaj, widzicie to, co macie tutaj, tak, więc jest raz, dwa i trzy. Zaraz będę je rozpaczkowywał i pokażę Wam, co jest w środku. I teraz na początek takie ogólne zasady. Generalnie o co chodzi? Chodzi o to, że mam urlop i postanowiłem pozbyć się rzeczy, które mi zalegają. Akurat te trzy modele zalegały mi na kompresorze. Jeszcze mógłbym dorzucić klawiaturę, ale dobra, to nie ten dział. Słuchajcie, więc na czym to polega? Polega to na tym, że ja pokazuję Wam to, co mam w pudełkach. I Wy oceniacie, czy Was to interesuje, czy Was nie interesuje. Każda licytacja odbywa się w komentarzach pod filmem. Czyli zaczyna się od sumy 20 zł. Od sumy 20 zł, bo tyle kosztuje wysyłka. Jeżeli ktoś da, nie wiem, 21 zł, to pójdzie za 21 zł. Co do zasad jeszcze, do kiedy licytujemy, tego nie wiem, to jest taka niespodzianka, to jest taka, nie wiem, bo to może być jeden dzień, może być godzina, może być, nie wiem, 3 minuty. Istotne i ważne dla mnie jest, żeby osoby, które wygrają licytację, jak najwcześniej się do mnie zgłosiły, ponieważ mój urlop nie będzie trwał wiecznie, a chciałbym pozbyć się po prostu tych rzeczy, które zalegają mi, w cudzysłowie zalegają. Pewnie ja bym to złożył, tak? Ale już człowiek, jak jest teraz jeszcze przeziębiony, to dostrzegam pewne rzeczy, że wszystkich modeli, które mam, nie złożę. Więc tak to wygląda. Czyli jeszcze raz, wrzucam filmik. Pod tym filmikiem, jeżeli jesteście zainteresowani tymi modelami, bo są wszystkie trzy modele. To są trzy modele w takim kartoniku. Kartonik już mam przygotowany. Kartonik jest przygotowany. Cyk, zamykam i wysyłam. I teraz tak, żeby nie było niespodzianek, bo to mogą być modele niekompletne, mogą być częściowo złożone, mogą być, nie wiem, brakować im kalkomanii, cokolwiek. Ja wszystko pokazuję, więc zaczynamy od pierwszej paczki. Więc tak, mamy pudełko, otwieram pudełko, mamy instrukcję. Mamy instrukcję cholerowską. Tak to wygląda. I teraz pokazuję to, co jest w pudełku. Jest jedna ramka. Druga ramka. Jest arkusz kalkomanii. Tak wygląda arkusz kalkomanii. Była trzecia ramka, już nie wiem, sorry, ale jestem przeziębiony, chory. I to jest kolejna ramka, która jest. I to jest, to się wszystko, o, tutaj jeszcze coś wypadło. To się wszystko składa, o, zobaczcie, jeszcze jest coś takiego. Więc to wszystko składa się jak gdyby na model, który, jeden z trzech, który wchodzi w skład licytacji. Przypominam, startujemy od dwóch dyszek, bo tyle mniej więcej kosztuje wysyłka tego. Nie wiem, czym to będę wysyłał, albo kurierem, albo paczkomatem. To już jest do gadania. Model numer 2. Model numer 2 wygląda w ten sposób. Czyli mamy instrukcję z flagą. Gumowe gąsienice, jedna ramka, druga ramka, trzecia ramka, czwarta ramka. Przypominam, że wszystko jest w 4K i możecie sobie zrobić pauzę i zobaczyć, czy to jest, czy to nie jest. Więc tak wydaje mi się, o, tutaj już coś odpadło, tak żeby nie było, wrzucam z powrotem do pudełka. Tak żeby nie było, możecie sobie zrobić pauzę, zobaczyć, co jest. Mam trochę tych modeli, więc warto subskrybować kanał. Warto subskrybować kanał, żeby nie przegapić. Być może zrobię w ten sposób, że te modele, które są więcej warte, one będą gdyby w innej części dla wspierających, nie wiem, jeszcze zobaczę. Na razie, słuchajcie, na razie chcę się pozbyć bałaganu, tak? Bałaganu, kurde, no to leżało u mnie na kompresorze, więc ja już naprawdę nie mam miejsca. Model numer 3. I tutaj już mówię z góry, że on będzie niekompletny.
niekompletny, bo będzie bez działa chyba. Będzie sam pojazd tylko, bo tak to kupowałem. Tak to kupowałem. Działo zostało zbudowane, tam startowało. Tu mamy tak, od działa. Tu mamy jeszcze o inne malowania. Także to wszystko wchodzi w skład zestawu. Tutaj mamy poprawioną instrukcję przeze mnie własnoręcznie, bo są pomyłki. Także sam poprawiałem. Okej, dobra. Teraz tak, co wchodzi w skład? To też tutaj już naprawdę patrzcie uważnie, zrobię zbliżenie, żeby nie było. Więc to. Ta rameczka, tak jak powiedziałem, możecie sobie zatrzymać, sprawdzić. Ta rameczka. Ta rameczka. Tutaj chyba nie będzie podstawy działa, także sam ciągnik możecie zbudować. Nie wiem, ile sam ciągnik kosztuje, szczerze mówiąc. Jaj. Skłamałem. Dobra, nie wiem, czy skłamałem, czy nie skłamałem. Słuchajcie, widzicie to, co sprzedaję. Widzicie na tym tutaj obrazku, tak? O. Także to wchodzi w skład zestawu. Wszystko ładnie zapakowane. I tak jak powiedziałem, start licytacji od chwili publikacji filmu. Kończymy, nie wiem kiedy. Tak jak powiedziałem, to jest niespodzianka, kiedy skończymy. Ja też nie będę starał się na siłę tutaj jakoś na siłę tego ciągnąć. Po prostu chcę się tego pozbyć. Wszystko zapakowane w woreczek i ląduję zaraz z powrotem w kartonie. I kartonik będzie już czekał na zwycięzcę. I teraz tak, jeszcze jedna ważna rzecz. Wysyłka tego może nie być szybko, bo tak jak wiecie, mam urlop i wysyłka może być, nie wiem, po kilku dniach nawet. Także na to też zwróćcie uwagę, nie? Jeżeli możecie zaczekać, spoko, jeżeli nie możecie zaczekać, to nie licytujcie. Podsumowując, film startuje, jeżeli ktoś jest zainteresowany, są trzy modele. Wszystkie trzy modele startują od ceny 20 zł. 21, co ile licytujemy, naprawdę możecie licytować co tam, ile chcecie. Naprawdę mnie to nie. Serio. Ja tego nie robię dla kasy, tylko po to, żeby się pozbyć. Dlaczego 20? Po to, że no, tyle mniej więcej kosztuje wysyłka, nie? I kończę, jeżeli kończę, no to napiszę komentarz, tak? Napiszę komentarz, że jest koniec i pod filmem. I w tytule filmu też się pojawi zakończona, tak? Zakończona. To taka wyprzedaż garażowa, bo to raczej, słuchajcie, to macie, nie wiem, to może z 20 zł kosztować. To kompletne całe w sklepie, nie wiem, ile może kosztować, bo nie pamiętam, ile płaciłem, to też pewnie z 20. Czyli macie, no dobra, to 20, to jest dziś około 60 zł, tak? 60 zł za dwie dychy, start. Więc myślę, że jest ok. I to nie jest pierwsza licytacja i nie jest ostatnia licytacja. Cyk, zapakowane. Tadam. Więc to nie jest pierwsza, nie jest ostatnia licytacja. Będą jeszcze licytacje innych modeli, które zalegają mi. Kuźwa, przepraszam. Koło gdzieś tutaj. Nie wiem. Aerograf, może chcecie jakiś. Porządek staram się zrobić. Mam urlop, więc żeby ogarnąć swoje życie modelarskie troszeczkę. Dobra, słuchajcie. Komentarze pod filmem z kwotą od 20 zł, przypominam, czas zakończenia jest nieznany. To jest zagadka. Nie wiadomo, kiedy tą licytację zakończę. Mogę ją zakończyć dzisiaj, mogę zakończyć ją jutro, mogę ją zakończyć za 3 dni, mogę ją zakończyć za tydzień. Także taka zabawa. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnej aukcji.